Dzień dobry. Spędzić sobotę w lesie to coś wspaniałego. Nie wiem, za co się na początku zabrać. Czy za rozpalanie ogniska? Czy też mam rozbić hamak, zawiesić hamak i rozbić tarp? Jest dosyć późna godzina, bo 16:30, więc za chwilę będzie ciemno. Więc chyba zacznę od rozwieszenia sprzętu, a potem rozpalę ognisko. Zapraszamy na odcinek. Golas właśnie się rozbija. Tu będzie jego miejsce noclegu. Tak. Pod czym dzisiaj śpisz? Ja dzisiaj śpię pod... Mam też faktycznie lecowita. I tarpa, i hamak. Przerobiłem ci trochę linki. Ja sobie zrobiłem po swojemu te takie naciągaczki, żebyś... A to ci zostawiłem. Okej, nie ma problemu. Ty w sumie pierwszy raz będziesz spał pod lesownikiem. Będę spał pierwszy raz, tak. Ja mam swój tarp od hamaczki na biwaczki, natomiast dzisiaj mi Tomek użyczył swojego. Nie, sprawdzimy. Okay. Trzeba przetestować, wymieniać się. Idziemy teraz do Mustronia zobaczyć, co u niego słychać. Mustron będzie... O, to wracam z kamerą. O. Zamówiłem sobie na AliExpress śledzie. Co prawda miało ich przyjść 10, przyszły tylko 4. Ale mamy takie śledziki. Zobaczymy, jak to się dzisiaj będzie, bo pierwszy raz je też mam dzisiaj. Więc śledziami. Więc zobaczymy. Aha, też masz. A ja zamówiłem na Wishu. Także zobaczymy, jak to się będzie dzisiaj sprawowało. To sobie dorobiłem sam, żeby było wiadomo, gdzie co jest tego, także... Ja dostałem pełen komplet, a nie tak jak Golas. Teraz idziemy do pana Golasa, Boże, Mustronia. Tak, troszeczkę nad łóżkiem. Ty masz z DD hamak, tak? Bardzo duży, znaczy Boże, tarp. Tak, 4,5×3. Się tak prezentuje. Robimy taki węzeł, który pozwoli na regulację linki od naciągu. Teraz to musimy przełożyć, moment, musimy to jeszcze owinąć raz. I przełożyć tu. Tak. I teraz mamy możliwość, moment, teraz w którą stronę, w tą. Teraz możemy sobie regulować naciąg tego. Zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. Thank you.
Burgerek przygotowany tutaj, proszę, jak ładnie, apatycznie. Cheeseburger. Cheeseburger, dobrze. Smakuje? Bardzo smakuje. No ja dzisiaj mam inne jedzenie. Zaraz ci pokażę na kolację. Dziękuję, ja mam lepsze. Zobaczymy. Mustroń jadł sobie burgery, a mnie wpadło właśnie takie danie, co zapowiadałem na Facebooku. Leofilizat i dzisiaj to jest moja kolacja, a będę degustował i to będzie, słuchajcie, wołowina z ryżem i grzybami, 125 gram, składniki. Zaś wołowina. Ja uwielbiam wołowinę. Podgotowany ryż. Ja wołowina. No ocenimy, bo miałem do czynienia z Travel Lunchem, z Leo i tym razem Voyager. To co jemy. Jak widzicie, już jest zalane wrzątkiem. Będziemy teraz testować. O, chyba trafiłem z wodą idealnie. Wygląda to w taki sposób. Przemieszam no ryż z wołowiną, grzybami. Marchewka widzę. A jak smakuje? Smakuje tak samo jak Leo, czyli tak naprawdę bezsmakowe, znaczy inaczej, może nie bezsmakowe, źle powiedziane, ale neutralne, jałowe. Neutralne, jałowe, po prostu trzeba sobie doprawić solą, pieprzem. Jak dla mnie dobre, spróbujesz? Nie mogę, bo trzymam telefon. Ja ci wsadzę do budzi. Kurwa. Ja sobie sam wsadzę. To było za trudne. I to trzeba zostawić na blopersy. Czekaj, wejdź tam jeszcze. Proszę mi to zostawić takie. Panie operatorze kamery? Dawaj pan. Bardzo proszę. A ja może o. Panie Golasie, czy raczej by pan spróbować? Ty mnie nagrywasz, a ja tu tak cofam. A dla mnie nawet spoko doprawione. A? A ja mogę? Jesz z rączki. Jak lisek. To bym doprawił, ale solo. Ogólnie dobre. No ogólnie dobre, naprawdę. Spoko. Na pewno pojem, o. I duże... kęski wołowiny. To bardzo lubię. Data przydatności? Z tyłu. Dobre pytanie. Data przydatności? Do 2021. Okay. Czyli można zrobić zapasy. Można zrobić zapasy. No i pewnie kopnie, bo ile to ma kalorii? Z tego co pamiętam, w 100 chyba 580. Już powiem. Stół. 473 kalorie. W 100 gramach. A masz tak. Chyba 130 gram, nie? A mam... Z drugiej strony, 125 gram. 125. Czyli ponad 500 kalorii. I pytacie o cenę, 29,90 na tą chwilę. Tyle mniej więcej, może trochę taniej dałem, 28, ale nie pamiętam w każdym razie, ale warto cenę, smakuje. Ktoś chce spróbować? Taką baterijkę, to też się ładuje. No to dobrze, no. Ale patrz. I to jest Fenixa też. No i to jest, patrz, i to jest też, masz
to, że ona jest fajna, bo ma magnes, nie? Mhm. Czyli dał to się przyda. Nie, ty nie zgubisz. Ja zgubię na pewno. Cię gwarantuję, że zgubię. Ale patrz, masz... To jest pierwszy, nie? No. To jest drugi, trzeci, czwarty. To jest max, mhm. nie? Potem masz czerwone, czerwone mrugające i zielone, nie? I nic za różnicy. W czym? Za czerwonym a zielonym. No tak, sorry. Ja ale... jestem upośledzony. A to jest max, nie? Karol, może być. No. Jest godzina czwarta nad ranem. I lis rozwala nam obóz, bo słyszę jak buszuje. I nie mogę przez niego spać. Niedobry lis. No ale co mam zrobić? Idę spać. Dzień dobry, niedzielny poranku. O. W pół do siódmej. Tam panowie wyspani, to ja nie wiem, ja wyspany. Wyspany? A, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. Ja po tym wypadzie stwierdzam, że muszę definitywnie zmienić śpiwór. Dynda tam wypadnie. Tak się zdenerwowałem, że wypadnie z hamaka. Jakiś taki lidlowski dziadostwo jedne. Zmarzłem. A pan co robi? Pakuje się powoli. Jak powoli? Przecież dopiero jest rano. Pan już chce iść do domu. Żeby już było spakowane. Można i tak. Jest chwila. Nie zmarzłem ogólnie. Było mi trochę zimno w stopy. Ale tak ogólnie nie zmarzłem. No ja zmarzłem trochę. Na pewno muszę zmienić hamak. Hamak? Boże, śpiwór. Mustrąc sobie już tutaj gołąbki drobi. A ty co masz dzisiaj na śniadanie? A ja mam gulasz. Gulasz? A ja mam jeszcze liofilizat. Jestem ciekawy jak smakuje. Zobaczymy. Można napadać, a jesteśmy już zmienieni, więc się zawijamy do domu. Pozytywnie bardzo. Pozytywnie. Baterie naładowane, możemy wracać do pracy. Jutro poniedziałek. Zaś będzie czekać cały tydzień. Na weekend. Na weekend. Ale jest. Zapominałem o naszych środach. Może się uda. Może się uda. To dziękujemy dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Zapraszamy na następne odcinki. Cześć. Cześć.